Oh, this is a short early access demo designed to test new mechanics and designs. We welcome any feedback. Continue. Witajcie ludzie z tej strony, Zichomet, znowu gramy w Horse Game, a tym razem tak jak przeczuwałem od dłuższego czasu był update'ik, chociaż jak pojawił się ten film to już sporo czasu minęło od tego update'iga. Ale cusch. Cieszymy się z tego co jest, bo tak. No, kiedyś może zmienił tego. W ogóle troszkę powinienem mówić dalej od mikrofonu, bo chyba buczy. Jak się za blisko mówi. Ale tak, powinienem zmienić troszkę styl nagrywania, w sensie, że bardziej aktualne filmy, które chcę, żeby się pokazywały, to żeby się pokazywały na bieżąco, a te takie mniej ważne, żeby w czasie się odwlekały, tak jak do tej pory. No i co tu mamy? Nowa wersja gry, jak widać, nowe menu, ładniejsze. No, rusza się. Tu jeszcze mamy takie opcje, jakie nam twórca zoferował, że możemy dać mu znać o bugach, dołączyć do jego serwerka i tam się bawić z nimi, albo go wesprzeć pieniążkiem. W opcjach. Mamy takie opcje standardowe dla tego silnika, który to jest. Jak, czekaj, no gdzieś tam niedawno się pojawił też Ambient White. To opcje były praktycznie takie same, więc no. Jest, tylko każde opcje mają swoje własne dostosowania, że tak powiem. Takie to pierdu. No, jakoś będę starał się streszczać. Nie wiem jak będzie mi słychać, bo tę grę nie przechwytuje moja standardowa nagrywarka i nagrywam to OBS-em. A OBS mi nagrywa dwie ścieżki. Jedna to jest ta z dźwiękiem z gry plus mój mikrofon, a druga ścieżka to jest mikrofon i nie wiem jak to będzie, czy jakoś będą głosy się na siebie nachodzić, że będzie dziwne głupie echo, albo będzie spoko, zobaczymy. Zresztą oglądacie i widzicie jak to wygląda. Kredycy. No i tu jest kto to robił, nie? Proszę bardzo ci o to, panie, panowie. Very nice job, tylko szkoda, że tak długo na to się czekało, tyle lat. Ale się doczekaliśmy i play. Taką postacią będziemy psztykać, co nie standardowy sprocket, small horse, details, more details. No, także dużo mamy tych detailiów. Mamy Singer Priul. Ładny ekran ładowania, chociaż tutaj widać kwadrat. Kwadrat od GIF-a, animacji. I co tu jeszcze mogę dodać? Wydaje mi się, że w poprzedniej wersji, znaczy nie to, że w poprzedniej wersji, ale po prostu między tym a tamtym update'em, bliżej tamtego pierwszego co było, ta pierwsza demo wersja czy coś tam, to chyba wydaje mi się, że twórca, okej, twórca wspomina o tym, że następny update to będzie update multiplayer, żeby ludziki sobie mogły popsztykać razem na arenie, się pozabijać, ale okej. No, tego mamy uderzyć, także używamy mieczyka i go rozdupcyło, spoko. Incredible, o nie, teraz wrogów mamy. Pa, oj, jeszcze mi czekają. No ale nic, oczywiście moją głupią myszkę słychać. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. O, Magic Spells! No, shiftem się tu biega, ale najlepiej to się skacze tutaj, bo skoki są wydupcone. Zebraliśmy właśnie. Okej. I tutaj wybieramy, mamy do wyboru prawy przycisk LQ. To wybierzemy sobie prawy. To taki od groma. Czym? Mówi o tabem? Tabem chyba. Tak. Nie, coś jeszcze miałem dodać. Oh boy, nie mam czasu ci odpowiedzieć. To ktoś mi się odzywa. Nie wiem ile będzie trwało, ale mam nadzieję, że się wyrobię. Nie mogę odpowiedzieć. Okej.
I tutaj magia jest OP, co nie? Jest bardzo dużo i tu mi pokazuje, że jest mana. Jak nie ma fal, to się wolno regeneruje. A jak są fale, to się szybko... Znaczy nawet. Jak nie ma fal, to się szybko regeneruje. Jak są fale, to się wolno regeneruje. O, i another one. Co my tu mamy? To jest teleportacja chyba. Użyjemy pod kół. Tak? Tak. Indeed. Oczywiście teleportacja ma pewien zasięg, nie taki jaki byśmy chcieli, ale spogo. ZCU zaczęła się rozgrywka. Wrogi się zrespiły 4, wave 1. Tu jest dużo tych wave'ów. Oczywiście nie byłem świadkiem, jak Magda sobie przytrykała. O, szybko poszło. I... No i sprawnie jej poszło. Jak przytrykanie... O nie, to on jest z laserkiem. Trzeba go zaciukać. Ile jest tylko on? A, to luzik, arbuzik. Tak co do kwestii jeszcze tych technicznych tego filmika. To mam nadzieję, że nic zły... Oj, trafił mnie, no. Iś. Mam nadzieję, że szybko mi się uda to ogarnąć, bo chciałbym jak najwięcej pokazać w jak najkrótszym czasie. Ale spoko. Rozdupcone w drobne ma. Dopiero teraz mi mówi o skakaniu i bieganiu. Spoko, nie? Gra taka, hehehe. Spoko. Fajnie jak się skoczy, to taki robi skok i dupnięcie tym. O nie, nowi przeciwnicy. Oni są już chyba groźniejsi, I think. A, to jakiś ptaszek piorunek. Strzela piorunkami w nas. To dużo skrzynek na razie na tych pierwszych falach. Nie musimy rozdupcać, bo idzie nam zajebiście. O nie, to te... Nie wiem jak to nazwać... Lewgi? A, czekaj, w ogóle nowe czary mary dostaliśmy, a ja jego nie rozpakowałem. Nie było unboxingu. Jak tak można? Można. Dobra. Jest międzyfalowe, to zobaczymy. A, tu jest laserek. Nasz stary laserek. Laserek znamy. A, miałem mówić, że mam nadzieję, że was nie irytuje, jak w tle mi myszka pstryka. Bo ja na przykład jak oglądam streamy... O, co tu jest czary mary? A, kucyk. Taki jakby bosik. Jak oglądałem streamy, ale trudno, wow, u jakichś takich graczy, czy tam kiwie kogo, to na przykład mnie strasznie irytują takie głośne myszki, klawiatury mechaniczne, tak jakbym słuchał klawiaturę niż samą grę, tak, a, albo komentarz, że głośniej klawiaturę, głośniej słychać. Od tego. Oho. A, czarów marów nie sprawdziłem. Forela. A nie, mam je przypisane. Ale jeszcze podobno ten. Shotguna go. No. No, bo tak. Jak tamci typiarze tak puszczają takie majot, znaczy właśnie.
takie wkurzający sprzęt, to ja nie mogę tego oglądać. To jest takie dekoncentrujące, że tu głowa mała. Strasznie rozprasza taka głośna klawiatura. I no, kolejne czary mary. Dostaliśmy tarcze i bomby. Pierwsze chyba bomby dostaliśmy. Bomby weźmiemy za E, bo tego laserka nie będziemy używać, bo on jest zmylny. A tarcza... Tarcza taka średnio potrzebna, ale może będziemy używać później, jak będę widział, że do dupy. Ogólnie tu się chyba zapis... Nie wiem od kiedy, od ilu jest zapis. Użyjmy bomby. Tylko bomba jest taka troszkę jednorazowa. W sensie raz ją użyjemy, później trochę tam czasu minie za nią. Teraz użyjemy leczusa. A teraz wybuchnę z shotgunika. Użycia. Jeszcze raz tak mało miałem. It's dangerous. No ale spoko. Przeżyliśmy, to się liczy. Teraz się dokarmimy. Nie ma tego złego, co by na złe nie wyszło. Nie, no spoko. Yeah, lecimy dalej. Gdzieś tu zaraz będzie taka fala, że raz, że to nowe przeciwniki się pojawią, a dwa, że troszkę mapa zostanie ograniczona ze względu na tak trzeba. O, ale co za mną, myślałem, że zejdę jak boty, bo nie lubię przypadku. Ile jeszcze on się zrobił? Jakby tam próbujemy o, ale się rozpędza. Jest tu taki bug z tą grą, że nie pamiętam jak to ten było, bo to Magda grała i jakoś mi powiedziała, jak do tego buga dochodzi, ale jest to coś w stylu jeszcze jeden wróg gdzieś, ale mam mało życia, przydałby się podleczyć. No i jest to taki bug, że chyba jak umrzemy... Ja wiem co zrobić. O! Jeb bombę na ryj. O, przeżył. Checkpoint. Umarł? Chyba umarł. O, pudełka chciałem, ale dobra. No, jest taki bug, że nie wiem czy jak się umrze, czy się pauzę weźmie, czy tam będzie chciał się wyjść, czy coś tam, to później gra spoko. Chyba. Ale później jednak się rozmyślisz i chcesz kontynuować grę, czy tam bierzesz od nowa. Tu gra głupieje i... O boj, żyćka nie mam. Więcej? Why? Nie wiem, coś tu jeszcze jest. No, gra głupieje, jest ścięta w tak jakby bez ruchu. I taki śmieszny efekt jest. Jak chcecie, to sobie poprztykajcie, popróbujcie. Mi się nie chce pokazywać, bo muszę grać. Nie mam pełnego życia. O, nowy przeciwnik, to jest ten żółwik. Golejemy w mordę. Chyba dużo demaga zadaje, ale... No. Ptaszku won! No, następna fala będzie, ja tylko... Chcę... żyć go! I need medic bag! Somebody help! Jep. I... albo nie, to jeszcze nie.
A, tu jest. Kiedy na dźwięku. Nie wiem ile daje życia, bo tak jakbym wiedział, to bym sobie wziął. Nie wiem jak to działa, ale spoko. To mi przydupcyło. Chyba tak. Spróbuję bomby. Oh shit, oh fuck, oh shit. Żyćko ledwo co? Mayday, mayday. O, jak poleciała petarda. Teraz sobie weźmiemy pod E, to żeby strzelać z daleka. Oj. Dobra. Tylko jako taką życie granitę, to niestety ma średni zasięg. Dobra, jeden dead. Póki nas nie widzi ryj tego żółwia, to chyba jesteśmy bezpieczni. I think. Dobra, idziemy mu mordę klepnąć. Nice. Podleczymy się. W ogóle nie wiem ile to ma fal, ale może być długi. Taki long play. Fajnie jakby było nie za dużo, ale i tak, że można się nagrać. Co to za kucyk? Jeden. O, jakiś kurde ten. A, on też shotguna ma jak za blisko. To mi bubę dużo zrobi. No, robi trochę. Kurde, gówno celne, jakże jest się w pobliżu, to na pewno coś zrobi frajer. Fagasiarz. Także już wiemy, że jak się taki typek pojawi, to jakoś przydałoby się go z daleka ściągnąć. Żeby nie mieć problema. Dobramy się, że tyle żyćka nam starczy. Lecimy dalej, o jestem. Nawet dwóch. O nie. Niby przeżyłem dys. Przydałby się pierwsze te głupie kurki rozwalić, ale cóż. Nie trafię gówno. Ale kurki są szybsze, to fajnie, bo je zdejmę. Jak tam te pedały, co dzieci sprzedały tą chodę. Nie mam rakiet. No ale nic, już jest ok. Diabu, diabu, i dead, i rozdupceni. Spoko. Jep. I jeszcze herę.
Żyć go. Przeżyję to. Jeszcze tu jest. Pewnie będę miał full, ale tu raczej wchodzić nie będę. Oh boy. No tak, tak się włączy. Oj, i patrzcie, tu się zaczyna nowy etap gry. Się tutaj ten poziom wody zwiększył. Jak tu wpadniemy, to po prostu ten dymek nam wolutku damage zadaje. Jak nam się uda wpaść, to cóż, trudno, a jak nie, to fajnie by było. Ciu. Dziabo, ten kudzyk. I w mordę, i w ryj. I kolejna fala się skończyła. Przez to, że się walczy na takim poziomie, to już tak jakby poziom trudności się zresetował. Oho, odjebałem lipę. Ale na szczęście sobie to chciał. A, pozdychało gówno, bo pospadało za mną, ale lipa. Znaczy, ale fajnie. Very nice. Spróbuję jeszcze raz te kuli podwalić. Ale nie aż tak. No, bro, zlituj, że się... Oh boy, that was close, so close. Yep, zbieramy skrzyneczki. Mam nadzieję, że gówno nas nie trafi. Ojeju, tu się chyba podnosi poziom. Albo mi się wydaje. Rozdupcony. Dobra. O. Defeat the mist w coś tam, jakiś diabeł. Wave 20. Ciekawe, czy ostatni w tej grze. Jeszcze się nie zrespił, bo by było, że jeden enemy. O, w dupę, co to za robaczek? Oho, mamy starcie z bossem. I co, tak będzie wyglądać walka, że ja będę musiał w takie kluska trafić? Serio, bro? Nie. Nie wiem. Jest ten klusek. Aha. Wow, ale gówno dużo tego zadaje. Ach, pomyliło mi się, umarło mi się. Enter. And another one. Let's do this, ale przynajmniej HP jest całe. Czekaj, czy mamy E, to jest... petarda. Ciekawe, czy mu coś zrobimy, bo tak... jak na start, to wydaje mi się, że tak trochę gówno. Leci kluska. Kluska. Czekaj, muszę tu wpadać, no. Nawet wróg mnie nie dotknął. Ja mu wolno coś robię.
Ojej, on mi dużo życia zabrał. A ja się leczę byle jak. Nawet ja mogę powiedzieć, że się wcale nie leczę. Potrzebuję HP. I need. A może to o to chodzi, że pierwsze muszę unikać tych czarnych główien? A dopiero potem. No. No. Pierwsze unikać, a później on na mnie szarżuje i wtedy go próbować ciukać. Ale to już widzę, że pierwsza próba mi się nie uda. Szczególnie, że takie coś zrobiłem. Tym bardziej. O. A, śmiesznie wygląda nasza postać. Jeszcze nie mam tego rozpracowanego swojego gówna, co to sobie poprzypisywałem. Nie, dobra, spróbuję pokonać bossa, jak mi się uda, to się widzimy z powrotem. Jest, pokonałem gówno, gówno pokonałem ja. Patrzcie, jak się rozpływa klusek. Cokolwiek by się nie zamieniał. Taki różowy dindos troszkę. Ui? Zaciukałem dziada? Jej, zabiłem go. Zabiłem. You have defeated the monster with your cash tool. Thank you for participating horse gameplay test. Visit your website with feedback and say join your team. Nice. Ale to rozwaliłem. Nie wiem, czy dam przyspieszenie, czy cięcie, ale o, jak ja to porobiłem. Dużo było uciekania i strzelania tym laserkiem z daleka, tak, żeby unikania nawet kontaktu, jak zlatywał. A może przy okazji go uderzyć, jak podejdzie, a tak to głównie się unikało kontaktu z tym główienkiem. Yes. Gauntlet to bitwa z bossem? Czy... What? Nie, spoko. Okej. No, także tak się prezentował Horse Game. Przyszedłem całego, nie? Tak jakbyście się nie mogli ten... dowiedzieć, jak to było na końcu, bo macie albo za małego skilla, albo wasz kombuder nie wyrabia i przegrywacie przez słaby sprzęt. W każdym razie tak się prezentował Horse Gaming. Bardzo fajnie się pykało. Czekam, aż jakieś fabularne będą, chociaż poziom spoko, chociaż ja jestem bardziej takim fanem poziomów bardziej do przejścia, w sensie, że nie trzeba aż tak męczyć i dupy przy walce z takimi główienkami, tylko po prostu zabijesz, patrzysz, co dalej w fabule jest, bo po co ciężki boss, jak wiadomo, że zabić to zabić, ale też nie wielkim kosztem wysiłkowym, tak dalej, sraty taty. Po prostu, żeby dał radę to w miarę szybko przejść. Nie wiem, czy tu będzie do ustawienia poziom trudności. W każdym razie w obecnym wydaniu gierka jest no na początku trudna, ale z czasem idzie dojść do wprawy i jest. Także polecam poprztykać się w gierkę, raczej link w opisie standardowo, nie? I ogólnie i szczególnie, no fajnie się grało. Fajna, bardzo przyjemna, czekamy na kolejny update, mamy nadzieję, że tym razem będzie wychodził w miarę szybciej. I tak, no.
Do zobaczenia w następnym odcinku z tej gry. Mam nadzieję, że nie po paru latach, tylko już szybciej. Także z tego miejsca ludzie się bez z wami żegnam, więc subskrybuj, szampkę, jeszcze górę, dobre komenty, jeszcze raz proszę, zachęcam was do oglądania. Chętnie filmików z tego gry, nie grając i dobrze się z wami żegnam. Także nara.